kuchni kwasiora w tych pięknych, jesiennych okolicznościach przyrody. Odcinek ten nakręcony jest przy współpracy z browarem Lubicz, ponieważ dowiedziałem się o nich dosyć niedawno, spróbowałem, zakochałem się. Wpadli oni bowiem na świetną koncepcję. Ich piwa są bardzo świeże, niezwykle aromatyczne, ale co więcej, otworzyli sklep internetowy. Adres będzie znajdował się pod tym filmem, abyście bez problemu mogli sobie tam dotrzeć. Klikacie, zamawiacie, dostajecie takie wielkie pudło pełne dobra i kosztujecie sobie trunek w domowych zaciszach, co polecam uczynić. Smaki są dość niezwykłe. Przepis natomiast będzie szalenie prosty, ale nie prostacki, diabelsko smaczny. No, mamy teraz długie, takie nieprzyjemne, ciemne wieczory, szaro, buro, zimno. Warto sobie dogodzić od czasu do czasu, szczególnie jak jest wieczór z jakimś dobrym meczem, piwkiem, serialem, domówka, imprezka. Wjeżdża wtedy to danie, goście są w siódmym niebie. Ingrediencji póki co nie ma żadnych, poza piersiami z kurczaka, wcześniej wymienionym piwkiem oraz solą. I teraz koncepcja jest niezwykle szczwana. Otóż należy pokroić pierś w poprzeczne stripsy i zamarynować w soli oraz rzeczonym piwku. Już sama gęba mi się cieszy. Uwaga co do trunku, powinien on być dobrej jakości, ponieważ do marynaty nie dodajemy tutaj nic więcej, jeno sól, która tylko przecież jeszcze bardziej wyciągnie, podbije smaki schowane tutaj w butelczynie, więc stokowy koncerniak raczej nie sprawdzi się nam w tym przepisie. To ma być dobre piwo, takie piwo, którym po prostu z przyjemnością popijecie całość. Więc cóż, niech kurczak upija się na dobre 6 do 8 godzin, powinno wystarczyć. Do zobaczenia. No i cyk, jestem z powrotem. Kurczak zamarynował się, a na stole pojawiła się reszta składników, ale wciąż, jak widzicie, jest ich jeno garstka i tu jest magia, o to tutaj chodzi. Z tych składników to mąka pszenna, to jest typ wrocławska, może być tortowa, proszek do pieczenia, wciąż jest z nami browar Lubicz, świeży szczypiorek, może to być świeży koperek, mogą to być zioła suszone, jak wola, oraz przyprawy. Te są z mojej stajni, ale o przyprawach zaraz wszystko opowiem. Zacznę jednak od tego, że kurczaka muszę osuszyć, bo dość już pijaństwa. Stripsy są już wstępnie obsuszone ręcznikiem papierowym, niech teraz sobie elegancko dojdą na tym chłodnym, jesiennym wietrze. Ja w tym czasie w tych oto zgrabnych pojemniczkach sporządzę ciasto. Ciasto składające się z mąki, proszku do pieczenia oraz przypraw. I teraz, ja dzisiaj użyję Area 51 oraz zmory, ponieważ chcę, żeby ten wariant był paprykowo łagodny, a ten ostry, ciemny, pierny. Przyprawy do kupienia na kuchniakosiera.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy, ale jak ich nie macie na podorędziu, to żaden problem. Zmorę zastąpcie czarnym pieprzem, suszonym chili oraz lebiodką na przykład i będzie strzał w dziesiątkę. Area 51, słodka papryka, pieprz biały, kardamon, wędzona papryka, te klimaty. To ma być łagodne, ale szalenie aromatyczne. Także cóż, mieszam ingrediencje. Aha, no i przecież jeszcze browar Lubicz musi się tutaj znaleźć. To samo piwo, w którym marynowałem kurczaka. Jeśli chcecie stworzyć jeszcze jakieś tam kolejne warianty smakowe i wczuć się w to wszystko, możecie użyć teraz na tym etapie innego piwa, czy też innego piwa do tej, inne piwo było tu. Jest wtedy bomba smaków, ale ja chcę, żeby to wszystko utrzymane było w jednej koncepcji, więc używam cały czas tego samego trunku. Konsystencja ciasta, jak widzicie, ma być konsystencją takiej od po prostu rzadkiej śmietany. Idę po spodeczek z mąką i mogę zabierać się do akcji, bo tłuszcz też już się rozgrzewa.
talerzyk jest, durszlaczek również i widelec. Zaczynam panierowanie i smażenie od zmory. Najpierw mąka. Cyk. Co by stworzyć dobrą, szorstką powierzchnię, aby ciasto miało do czego się przykleić. I tak kilka stripsów wrzucę do ciasta, żeby wszystkie zaczęły smażyć się w tym samym czasie. Ależ te ciasta pachną. Ła, piwo plus przyprawy. Polecam przepis, naprawdę. Kurczaczki kończą się smażyć, aromaty unoszące się tu wszędzie dookoła są po prostu niesamowite. Czuć paprykę, czuć czosnek, czuć kardamon, czuć pieprze różnego rodzaju. Wspaniała sprawa, czystość jak widzicie zachowana jest taka robocza, ponieważ nie mam już czasu bardziej się nad tym pieścić, tylko zostawiam Was z tymi oto obrazami. Wow. Odrobina świeżego szczypiorku na samą górę, aby było zdrowo, aby było kolorowo. No i sosy. Ketchup, sos barbecue, majonez lub kwaśna gęsta śmietana moim zdaniem sprawdzą się wyśmienicie, ponieważ nie ma tu już co cudować. Najwięcej cudów bowiem jest w tych oto kąskach kurczaka. Chrupkie ciasto, niezwykle aromatyczne mięsiwo w środku, plus przyprawy, do tego świeże, przepyszne piwko. No i czego chcieć więcej? Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Teraz kawałek ze zmorą, ciemny od pieprzy, prześwituje chili, lebiotka. Generalnie polecam taką sytuację, że do gotowania używacie alkohol taki sam, jaki będzie potem stał na stole, czyli ten alkohol dobrej jakości. Nie uznaję bowiem w kuchni czegoś takiego jak alkohol do gotowania i alkohol do spożywania, jak na przykład może być to piwo, wino czy też gorzałka. To, co jest tu, musi być też użyte do spłukania gardła. Zdrowie.